Mozdok w trybie dominacja, jedziemy sobie na punkt C. Oczywiście potem będziemy próbowali troszeczkę podjechać na ten punkt B gdzieś no, od tej strony, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Ciekawe czy w ogóle dojedziemy do tego punktu, jak ten Cromwell tak zapiernicza. 10 stopni ma w dół depresji ten czołg. Może warto by coś tutaj pokombinować z strzałami zza gór, za górki. No, pokombinujemy na pewno. O, jaki ciężar tam stoi. Zaciaczek. Aha, przednia płyta. Przednia płyta nie przychodzi, tak? 130 penetracji. A teraz? Ile jest do tego czołgu? No, trochę się ruszę. 500 metrów, tak? No szkurde, poważnie? Aż tak, dobra, to walnijmy do tego, tam będzie z tyle. Tam będzie więcej niż tyle. 700? Nie trafiamy. Ten se stanął na środku i ma w dupie wszystko, no nie? 500 metrów. Wie, że to będzie gdzieś tyle? Chyba niezniszczalny jest ten pleciak. Bo gdzieś wie, że... Tu? Wie, że... Ja pierdykam, no ten teciak jest niezniszczalny. Okej. Okay. Jeden kumpel mniej. Tu? Działonowy, w końcu coś się ruszyło. Tutaj ile jest? Z 800. Pi razy oko. Ponad 800. Działo jest rozregulowane totalnie. Ruszasz się, nie ruszasz się? Trafienie. Aha! Dostał kuźwa przecież. No! A, teraz wlazło. No dobra. Niech ci będzie, że teraz wlazło. B jest ciągle nieprzejęte. Cholera, no kurde, teraz tak. Mamy B, tutaj niby trochę odcięliśmy. Tam coś jeszcze jest. No nic, trzeba pojechać na to B chyba. Tam coś było. Aj. Niestety, to nie jest dosyć mobilny czołg i raczej do stepienia z jednego punktu. Ja pierdykam, ruszaj zwłoki. No nic, podjedziemy. Opa! Teciak bokiem, ale to te 50 jest chyba. Dobra. O ja pierdziel. No nic. Nie widzą mnie, w ogóle mnie nie widzą. To jest jeden. Aha. No dobrze, jesteśmy na Snaju. 3 punkty do zdobycia, wszyscy wiemy o co chodzi.
kierujemy się w stronę punktu B oczywiście. No, może to nie tak bardzo oczywiście, ale kierujemy się w stronę punktu B. Chciałbym się schować przynajmniej tak, żeby nas nie mógł nikt dorwać stąd. I sobie będziemy tutaj powolutku kampić. Aha, tam dwa czołgi są. Dobra, to jest jeden. I to jest drugi. I na razie zaprzestajemy tutaj bitwy, bo już jesteśmy narażeni na atak. To sobie posprawdzę, co tam jest. Aha, co tam jest, dwa czołgi, no dobrze. Tutaj ten 3 inch garn carrier się zbliża. Jak tam sytuacja po lewej? Czysto. Sobie wrócimy wieżyczkę pier. Okej, to jest KW. Tak, go nie hapnę. Nie ma szans. No, drugi raz się nie znam nabrać. Wystaw dzioba, kolego. Aha, cel nie został uszkodzony, no dobra. Dobra, nie będę się z nim tutaj szarpał. Stoję teraz z tej strony. O, tam widzę, są koledzy. Poważnie, trochę za nisko. Oj. Dobra. Ledwo co? To jest 57, to jest jak... Jak teciak 57. Jak ten KW. Cały czas tam sobie stoi? Nie widzę go. Nie. Już chyba pojechał. No co mamy przejęte? Myślę, że możemy troszeczkę... O, coś tam jest. Chyba nie. Co ten 3 inch gun carrier robi? To może mu pojedziemy pomóc. Oj. Tam coś jest, ale to jest na linii tego 3 inch gun carriera. To podjedziemy może z drugiej strony do tego wszystkiego. Mamy tu całówkę, czemu z nimi korzystamy? Aha, bo i tak nie celujemy bardzo dobrze. No dobra. Gdzie ten KW? Pytanie, czy on tam jeszcze jest? Tak. Słyszę go. Aha. Ale jak wyjedziesz, to będziesz chyba mój, nie? Tak. Okej, bitwa o Las Hurtgen. Pojedziemy sobie oczywiście do miasta. Ale tak na drugiej linii mniej więcej. Będziemy tutaj wsparciem naszym, znaczy naszych. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cholera, no. Dobra, jedziemy. KW. Dobra, dobre trafienie. No i co z tego? Znaczy, no jest wyeliminowany na szczęście ze strzelania. Może ktoś tam go chapnie. Musi się na pewno naprawić, bo tam i był nie tylko załogant, ale i chyba zamek działa. Nie przeczytałem dokładnie. Powolutku do przodu. Tam coś ma.
mamy. Dopiero, jak dostanę z prawej strony, no to trudno. Okej. Powoli, 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 coś tam z prawej. Chyba nie za bardzo. Nie słychać, nie słychać bynajmniej, nie widać. Asysta za tego KW, okej. Oj, fuck. Musiałem być pełen strzał. No to pełny pampers jak na razie. Kurczę, ciekawe czy coś się stało z tym po prawej stronie gościa. A, jest. Tutaj jest. Aha, wcale nie został uszkodzony. Dobra, slim wersja poszła. No to jedziemy dalej. Oczywiście tutaj musimy trochę bardziej się wbić w miasteczko, żeby mieć jakąkolwiek osłonę. I to widzę tak, Churchill dojechał, stąd spokojnie, ale to mogą być wszędzie czołgi. Strzelają chłopy do siebie okrutnie. Jadę pomóc Churchillowi, ale trochę chyba z prawej strony bardziej. No, co tam jest? Tam coś jest? Churchill, jak ci mogę pomóc? Nic na razie nie widzę. Przeżył! KW... bierze. Dobra, przeszło. Dobrze. Jeszcze tam coś jest? Bo tam widzę, zaznaczał gościu. Cholera, no nie widzę. Podejdziemy jeszcze bliżej. Ale maksymalnie do linii punktu, nie więcej. Po prostu nic nie będę widział. A tam coś jest jeszcze. Co jest? No ewidentnie coś jest w tym dymie, tylko pytanie co? Niech zejdzie ten dym. Cofamy się trochę. Okej, to był teciak, ale gdzie jest ten pancer 4, który rozwalił naszego Churchilla? Kurde no. Pokaż się. Co tutaj jest, tak? No i podjedziemy tutaj, zobaczymy. Okej, ujojojo, z prawej, pumka. Będzie szybsza od nas. No, to pięknie. Naprawiamy się, ale... Co z tego wyjdzie, to nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, nasz Cromwell tu jest. Przejmujemy w ogóle? Nie przejmujemy punktu. Nie. Kurde, przejmujemy czy nie przejmujemy? Nie mam zielonego pojęcia, nie widzę tego znacznika. Pewnie nie przejmujemy, bo oczywiście nie... Ujujuj, 13 sekund na prawo. I nie mamy obrotu wieży. Jeszcze wolniej możemy? To ta wieża jest wspomagana elektryką? Co za bezsens. Dobra, dalej, spokojnie.
działo nowy ładowniczy zamek działa. Na chłop się musi naprawić. Trochę ryzykuję teraz, ale trudno. No musi się zatrzymać, to na 100%. No właśnie.